Witamy kolejnego gościa, pan Grzegorz Morkis, wiceprzewodniczący Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZB. Jak się podoba w Gliwicach? Gliwicach się podoba? No dobrze, generalnie sam jestem ze Śląska, więc musi się dobrze podobać. Tak na dobrą sprawę. Gliwicach organizuje już drugi dzień mistrzowski, dwa lata temu organizowali Mistrzostwo Polski było 18, teraz dostali organizację, zostałem przyznana, przepraszam bardzo. Organizacja Mistrzostw Polski 16 lat. Jest pan zadowolony z Gliwic? Widocznie tak, bo na dobrą sprawę ostatnio Gliwice co roku dostają organizację Mistrzostw Polski, bo tak wyliczając, nawet czy to pewnie, nie, to nie jest działanie świadome, żeby to też było jasne. Wyliczając w tamtym roku 20 mężczyzn było w Gliwicach, organizowane przez klub GAW Gliwice. Dwa lata temu 18 kobiet przez GT w Gliwice, 3 lata temu przez GAW Gliwice 14 chłopców. Także faktycznie tak jak tutaj pan Andrzej Spikery zapowiedział, jakaś to wydarzyć stolica futsalu w Polsce. A jak pan oceni już po drugiej kolejce spotkania, jak pan oceni poziom? Poziom zróżnicowany, ale uważam, że wysoki poziom. Powiedziałem, że zdecydowanie. Dlaczego? Bo pierwsze mecze były wysokie wyniki, a to też się bierze z tego, gdzieś obserwując od kilku ładnych lat już te młodzieżowe mistrzostwa Polski, drużyny, które pierwszy raz przyjeżdżają na turniej finałowy, dostały się przez eliminację, to przyjechały na turniej finałowy, nie potrafimy przegrać na tych turniejach finałowych. Te pierwsze mecze faktycznie zbierając doświadczenie, przegrywają właśnie wysoko, bo wiadomo, turniejowo się inaczej gra, generalnie w grupie, gdzie trzeba dobrze bronić i żeby nie stracić bramki, bo te bramki potem się gdzieś będą liczyć. Tak? Tutaj właśnie te pierwsze trzy mecze były wysokie, a teraz już się wyrównał ten poziom i te wyniki już nie są takie wysokie. Czy jesteście zadowoleni z tej mody na kobiecy futsal? Wydaje mi się, że tak, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni. Tutaj jesteśmy na tej hali, nie tylko jak na tej hali. Ludzie, którzy czytają państwa portal, czy będą oglądać generalnie skróty, czy nawet oglądają na żywo. Mamy przekaz live tak do wszystkich mistrzostw Polski od tego roku. Transmisja live internetowa. I każdy powinien być zadowolony, że kobiecy futsal się rozwija. Fajnie jest to, że prezentacja znowu odżyła, gra właśnie od wtorku ma zgrupowanie przed turniejem Pani Wyszehradzkiej, które jadą w czwartek, to sobota, następny weekend grać do Wyszehradzkiej. To jest fajne, dobrze, powinniśmy się wszyscy cieszyć. A jak pan skomentuje ostatnie zamieszanie z pierwszą ligą? To słynne 3 już potem 2000? Znaczy, powiem szczerze, że to, że zeszło tutaj aż do 2, to też generalnie gdzieś tam interweniowałem w tym temacie. Ale to nie robiłbym z tego żadnej sensacji. Powiem dlaczego, bo co niektórzy nie zrozumieli jednej rzeczy. Bo było spotkanie, na którym ja byłem, na tym spotkaniu byłem z przewodniczącym, ówczesnym przewodniczącym Bogdanem Durajem. I mówiliśmy o tym, że to będzie ryczał, tak? Jeżeli koszty sędziowskie w jednym klubie wyniosą za sezon 1000 zł, to ten 1000 zł zostanie zwrócony. Łatwiej jest nieraz generalnie, no nie nieraz, zawsze tak jest, łatwiej jest od klubu wyciągnąć pieniążki od razu, może to źle teraz zabrzmi, ktoś wie, że nie powinien tak powiedzieć, ale łatwiej jest wyciągnąć te pieniążki na początek i potem je oddać, niż wziąć mniej, a później prosić się kluby, żeby dopłaciły tam 100 zł czy 50 zł, tak? Bo to tam znamy ten. Oczywiście zgodzę się, szło to inaczej wyliczyć, nie musiało to być 2000, kiedy tak jak powiedziałem, z tych 3000 do 2000 to gdzieś tam to po mojej interwencji jakiejś tam w departamencie to zeszło do tych 2000, ale może to było jeszcze nawet do 1500 obniżyć, ale uważam, jeżeli ktoś chce grać na poziomie pierwszej ligi, to nie powinien robić problemów z tego, że musiał zapłacić 2000 zł ryczałtu, powtarzam, za sędziów. Czy zobaczymy kiedyś futsal kobiet w Polsce w TV? Myślę, że tak, to bardzo szybko. Jakieś plany? Nie, to nie chodzi o plany. Chodzi o to, że patrząc na to, jak ten kobiecy futsal się rozwija, myślę, że bardzo szybko reprezentacja osiągnie sukces. Bo nie czarujmy się. Zresztą byłem w tamtym roku na turnieju Państw Wyszehradzkich, gdzie grały 3 reprezentacje kobiece, tylko naszej wtedy nie było. Powiem szczerze, oglądam wszystkie mistrzostwa polskie i młodzieżowe kobiet. Jestem, ale też przy okazji oglądam.
widzę, że poziom polskiego futsalu kobiecego jest dużo wyższy niż powiedzmy Węgier, Czech czy Słowacji. Zobaczymy zresztą to, co teraz mówię, to może się już za tydzień okazać faktycznie faktem, tak? A ja myślę, że naprawdę kobiece futsal bardzo szybko osiągnie sukces, a jak wiemy, jak nie ma sukcesu, nie ma telewizji, będzie sukces, będzie telewizja. Są jakieś plany na kolejne zbudowanie w tym roku? W tym roku już nie będzie kolejnego zbudowania, no bo już koniec roku jest na dobrą sprawę. Wiem, że było zapytanie, nie wiem, nie chcę mówić, czy tak, czy nie, czy będziemy grali, ale było zapytanie z Rosji o dwumecz. To jest już taki spadek głowy, generalnie. Z tego co wiem, było blisko, ale nie mam tak na tyle wiadomości, żeby potwierdzić, że na 100% gramy. To na tyle, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Może być?